Witajcie. Na imię mam Wiesiek, należę do wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i my witamy się w naszej wspólnocie, wołając Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Chciałem opowiedzieć o moim doświadczeniu w miłości Bożej. Od wielu lat prowadzę małą, rodzinną firmę handlową. Jesienią 2019 roku, kiedy nasze wyniki nie były zbyt rewelacyjne, zastanawiałem się nad tym, czy nie zmienić branży, czy nie przejść na jakąś inną działalność. Ponieważ coraz trudniej było nam osiągnąć dobry wynik, coraz większe wymogi klientów, producentów, coraz więcej obowiązków, kosztów, a wyniki coraz słabsze. Dlatego, żeby zastanowić się nad tym wszystkim, postanowiliśmy z żoną pomodlić się do Ducha Świętego i prosić o jakieś światło w tej sprawie. I pewnego dnia podczas modlitwy otrzymałem takie przynaglenie od Ducha Świętego, aby otworzyć Pismo Święte i przeczytać jego fragment. I przytoczę wam ten fragment, który wtedy otrzymałem. To był fragment Księgi Syracha z rozdziału 11. Trwaj w swoim zawodzie i bądź mu oddany, a w swojej pracy zestarzej się. Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika. Ufaj Panu i wytrwaj w swoim trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana prędko i niespodziewanie zbogacić ubogiego. Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko On sprawi, że zakwitnie Jego błogosławieństwo. Kiedy otrzymaliśmy takie słowo, postanowiliśmy zaufać Bogu i oddać w Jego ręce naszą firmę i całe nasze życie. Po kilku miesiącach, w lutym 2020 roku, rozpoczęła się pandemia. Przez pierwsze 3 miesiące, luty, marzec i kwiecień, praktycznie wszystko się zatrzymało. Nie mieliśmy sprzedaży, była cisza, nie było klientów i nawet pustki na ulicach, jak pamiętamy. Natomiast w maju, kiedy odblokowano gospodarkę, wszystko ruszyło bardzo mocno. My nie przestaliśmy zaopatrywać swojego sklepu i cały czas zapełnialiśmy magazyny, kiedy trwał ten zastój. Natomiast inne firmy tego nie robiły. Więc kiedy wszystko się ruszyło, mieliśmy zapasy i mogliśmy sprzedawać. W maju ruszyliśmy ostro i już w sierpniu wiedziałem, że będzie to jeden z najlepszych lat w naszej działalności. I tak też się stało. Ten rok 2020 był rokiem rekordowym. Widzę w tym wszystkim, jak Pan Bóg troszczy się o mnie. Jak On wcześniej planuje. Jak wie wszystko, co się wydarzy. I przygotowuje nas do tego wszystkiego. Ta troska to przejaw Jego wielkiej, nieogarnionej miłości, którą nas otacza. On wszystko przygotował już od momentu, kiedy zaczynałem działalność, kiedy otwierałem firmę. Wykorzystywał moje umiejętności, moje talenty i przez te całe lata, cały czas mogłem z tego korzystać, z tego, czym Pan Bóg mnie wyposażył i obdarował. Potrzeba tylko wiary, aby przyjąć tę Jego opiekę, Jego troskę i drogę, którą przygotowuje. Oddając sprawy w Jego ręce, możemy żyć wtedy spokojnie, bez lęku. Tak jak czytamy w Psalmie 37. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał. I On działa. Chwała Panu.